Cześć kochani, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie, witam Was serdecznie na Zielonym Oknie. Miło, że wpadliście na adwentowy kalendarz roślinny. Dzisiaj, słuchajcie, mamy rośliny o literkę F i jest to fikus. Więcej grzechów nie pamiętam, są jeszcze różne fitonie i takie różne, ale słuchajcie, ja tego nie mam, to nie zajmuję się po prostu tym, ale zanim zacznę Wam tutaj mówić o moich fikusach, otworzymy sobie paczkę z Equagenery, jest to zamówienie z live'a i powiem Wam, że jak tam trzy rośliny stały, to je wszystkie trzy zabrałem. Pokażę Wam przy okazji nową doniczkę do tych trzech roślin, no i zasadzimy sobie szybko i będziemy rozmawiać o, będziemy rozmawiać, słuchajcie, o fikusach. A to co? Okej, okay. Ja pisałem z Karlą i prosiłem Karlę, żeby oni zapakowali mi w duży karton te moje rośliny. I wiecie co? Ja zaraz tutaj sprawdzę, jak to wygląda i chciałbym podzielić się z Wami moimi wnioskami dotyczącymi importów roślin. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, rachuneczek. Jest i heatpack, jest również ciepły. Wyciągnę tutaj papier jeszcze ten. I słuchajcie, mamy tutaj trzy Anturia Varroquinum i wszystkie w XXL, dlatego że te Anturium Varroquinum, które kupiłem na początku chyba jesieni, podoba mu się jak na razie, odpukać niemalowane i ładnie się sprawuje i postanowiłem, że jak będę taki live oglądał znowu, to po prostu postaram się trzy na raz chapnąć. Nie tak, że wiecie, jednego wieczoru jedną, potem znowu i oni tak wysyłają na raty wszystko. Była po prostu jedna piękna i on, Patryk, powiedział, że oni mają jeszcze więcej. Wyciągnął je, postawił na regały i ja je po prostu wszystkie zgarnęłem. Taki był... No ale... Nie jest to takie, słuchajcie, wielkie. Może, no nie wiem, jak mam się tutaj, słuchajcie, z tym rozprawić. Ja Wam pokażę tę doniczkę. Ja ją kupiłem kilka tygodni temu. Ja ją kupiłem, słuchajcie, tę doniczkę przed dostaniem mojej pierwszej w tym roku Varroquinum i to jest AirPod. 30 litrów chyba to jest taka pojemność. Tutaj widzicie, że dno jest całkowicie koszykowe, tutaj tam mamy też masę dziur i takie właśnie AirPody są bardzo polecane do uprawiania roślin takich właśnie, które potrzebują bardzo dużo powietrza w korzeniach. Ja mam tam właśnie w koszyku takim do roślin wodnych, do oczek i sobie świetnie radzi. Kupiłem to, ona kosztowała chyba ze 30 euro i wiecie co, powiem Wam, że powinny te, czy mogłyby te doniczki naprawdę troszeczkę być tańsze, no bo to jest taki, słuchajcie, plastik, kawałek plastiku czarnego z dziurami. Ja nie, no może produkcja jest taka droższa tego, no ale 30 euro za to jest troszeczkę dużo i to ani nie jest dekoracyjne, ani nic, no ale trudno, no jak się chce królową, jak chce się po prostu, żeby te rośliny, słuchajcie, zdrowo rosły, no to trzeba niestety i takie coś też, kupić. Problem, wiecie, z tym koszykiem do roślin, do oczek wodnych jest taki, że one nie są wysokie. One są szerokie, ale nie są szerokie, ale nie są wysokie. No i jak tutaj mamy dużo korzeni i roślina już jest wysoka, to potem jest to, wiecie, problem jest to po prostu wsadzić, no. Problem jest w to wsadzić. Dobrze. No otwieramy pierwszą królową. Jakoś ból głowy mnie atakuje. Ale to jest tabik. Hmm.
No zobaczcie. To jest Big XXL za $90. Tutaj widać, że to jest najmłodszy liść. Tak jest. Całkowicie zniszczony. Zobaczcie. Całkowicie porwany. No i ten liść będzie już, słuchajcie, od razu, wiecie, atakowany przez grzyba. Ja na chwilę tutaj to może wsadzę. Nie wiem, ten liść może chyba odetnę, no bo po co taki liść poturbowany? No i słuchajcie, wiecie co ja myślałem właśnie? Że królową, którą zamówiłem, to było Esmeralda i chyba królowa Equagenera, coś w tym stylu. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, wiecie co, że w tym czasie, na jesień, jak je zamówiłem i tak było troszeczkę chłodniej, no to one nawet, wiecie, że one nie dostały żadnego grzyba, w ogóle nic. Puszczę ładnie listka, nie ma w ogóle żadnych liści żółtych, ani żadnych plamek, w ogóle niczego. A te właśnie, które przyszły latem, one chorują. Choruje jedna, Esmeralda. Tutaj widzę znowu porwane liście, no. Czekajcie. Z której to strony do tego, a to z tej. Porwane liściochy. Kwiat poobcinane, no tam na kwiatach to mi nie zależy. Ale zobaczcie, to są big? Naprawdę, no. Coś im się chyba pomieszało. Dobrze, na razie to tu wsadzę. A gdzie jest ta taka piękna, co była? Co mi od razu wpadła w oko. To może to jest ta ostatnia piękność. Tak, to była chyba ta. Ona mi od razu wpadła w oko i postanowiłem, że ją kupię. No ale nie też, wiecie co, nie jestem do końca pewien, czy to są te rośliny, które naprawdę widziałem na live, bo one są, nie są absolutnie żadne XXL. Tamto, co było XXL, to naprawdę było XXL, a tutaj dziwna sprawa, może mi się pomieszało, nie mam pojęcia. Ale te rośliny na lewie wydawały mi się naprawdę dużo, dużo większe. Teraz ten tutaj syf stąd ściągnę ze stołu i będziemy te cuda sadzić. No jestem lekko zaczarowany, to może nie jestem, ale rozczarowany, bo naprawdę spodziewałem się troszeczkę większych roślin. Trochę może kamerę dam do góry, żebyście lepiej widzieli. O, proszę bardzo. Ja je tu zaraz spryskam środkiem przeciwgrzybicznym, którym kupiłem na Equagenerze. No i muszę zamówić taki stojak metrowy, albo 1,30 m, żeby był taki wysoki. I wtedy będę mógł te królowe sobie fajnie w ten stojak, słuchajcie, w ten stojak postawić, żeby one fajnie wysoko stały. Dobra, zajmiemy się może... Tom, ale to też nie widać. No takie wszystko jest niechlujnie zapakowane. Mi się wydaje, wiecie co, że przez te live'y i przez to, że oni mieli Black Friday, wiecie, ludzi dużo kupywało i oni może nie przykładali do tego wszystkiego zbytnio dużej uwagi, bo tutaj nawet widzę, że jest, słuchajcie, tak jakby ten pałąk taki jakby lekko to powiedzieć, no. Podrapany. Ja przecież tutaj niczego takiego nie robiłem jeszcze. No korzenie są spoko. Nawet słuchajcie, po tych korzeniach widać, po tej bryle korzeniowej, no że te rośliny, słuchajcie, one takie nie były wielkie w ogóle, w takich wielkich doniczkach. Ja nie wiem, co to się tutaj stało. Naprawdę. W tamtej to była bryła korzeniowa, była ogromna, a to są takie, no, wypierdki. Będzie reklamacja, nie ma co. Tutaj korzeń zgnił,
to go od razu stąd wyrzucę. Naprawdę, ja wam powiem, wiecie, że oni coś tutaj zahachmęcili. Bo te bryły korzeniowe są, nie są takie wielkie. Ja specjalnie kupiłem taki, taki wielki pojemnik, bo mi się to w ogóle nic nie, nigdzie mi się nie mieściło, a tutaj normalnie mogę sobie wsadzić tą plastikową dużą doniczkę przezroczystą. Rozczarowanie. Tutaj też gnije. Gdzie są moje nożyczki? Ja od razu tutaj ten liść odetnę, bo po co on tutaj ma być? Tutaj po co on ma tutaj być taki połamany i straszyć? To też tutaj odetnę. Zaraz kończę nagrywać ten film i będę pisał e-mail do Carly, bo to naprawdę to nie są rośliny XXL. Tym bardziej, że patrzcie, takie małe mają donisie, a tamte to były normalnie aż wielkie, chodź. Właśnie. Tamte były normalnie wielkie, słuchajcie, donice, a to jest... A to nie jest wielkie. Mówię, do normalnej, tej większej doniczki mogę to wsadzić. I czy to są te rośliny, które widziałem na live'ie, to nie są na pewno one. Jedno wielkie rozczarowanie, naprawdę. Teraz tak. Teraz bądź mądry, człowieku. Czekajcie, co tutaj pisze? DX, DK, DX. Nie wiem, czy DK, czy co. Teraz boję się, że mi tutaj będzie wszystko wysypywało się z tego, wiecie? Z tego dziurawego dna. Nie wiem, czy może spakną pierwszy trochę dać na dół, czy co? Czy może coś w jakąś taką... Dobra, próbujemy, nie? To się wysypie, to się wysypie najwyżej. Ja pewno mam jeszcze zdjęcie gdzieś. Wiecie, zrobione z live'a, nie? Z tych roślin, które kupiłem. Dobra, to nam wystarczy. I tak będziemy sobie tutaj naokoło obsadzali. Nawet Łukasz do mnie pisał, że jest bardzo ciekawy, jak te anturia będą wyglądały, jakie będę rozpakowywał, czy takie będą naprawdę też piękne, jak na... Że on to musi zobaczyć, ten unboxing, no i będzie. Jest unboxing, humor mi, wiecie co, spadł. Humor mi normalnie, straciłem humor. Mnie nos swędzi. Co tu kot chciał? Przecież tam były te rośliny, były, one były ogromne na tych live'ach. Tam co stały. Takie nie były, słuchajcie, wypierdki. Ja poczekam do jutra, podleję. Dzisiaj dam im odpocząć. Wiecie, ten substrat tutaj jest też jest lekko, jest taki wilgotnawy. I one niech sobie odpoczną na razie. Zaczerpną powietrza. Teraz tutaj podstawy. Potrzebuję takiej, wiecie, ogromnej podstawki. No i co? Królowe zasadzone, chociaż jestem naprawdę rozczarowany tym zamówieniem.
będę robił oczywiście reklamację, bo no nie wiem, tak to wygląda, wiecie co, jakby oni dali jedną tą większą królową i daliby po prostu dwie takie mniejsze, bo to naprawdę były ogromne rośliny i to i tutaj Łukasz jest świadkiem, bo on również to oglądał, nie wiem czy Ewelina była na live, czy nie była, no ale naprawdę trochę jestem smutny. Smutny unboxing. Jestem ciekawy, co mi Karla właśnie napisze. Ja jej wyślę to zdjęcie. Zrobię tutaj i zobaczymy, co z tego wyniknie. Trochę jestem już ochłonięty, no ale mój smutny wyraz twarzy jeszcze może świadczyć o tym, że jestem po prostu troszeczkę no, zdenerwowany i zrozczarowany tymi roślinami, które przyszły z Equagenery. A wiecie co, dwie miały w sumie etykietkę z numerem rośliny, a jedna nie, to mogli oni ją... No ja nie chcę tutaj, wiecie, Equagenery oskarżać ani nic, ale naprawdę te rośliny, te, które widziałem na tych live'ach, to one wyglądały troszeczkę inaczej. No były na pewno większe. No ale mniejsza z tym. Mimo wszystko napiszę Karli, że jestem rozczarowany. No bo to wiecie, człowiek się cieszy i czeka, i czeka, i czeka, i cieszy się, i ma plany. I tutaj okazuje się, że no, że te rośliny po prostu nie są takie, jakie powinny być, no, jakie widziałem w sumie. No to jedna może taka jest, no ale ta reszta to są przecież małe, to nie są te Big XXL za $120, jak normalnie, regularnie chodziły. No ale dobrze. Dobrze, że są, dobrze, że dotarły. Jednego liścia właśnie widzieliście, obciąłem i ona sobie teraz tam stoi. Ja muszę teraz, zauważyłem w ogóle, że muszę kupić nową w ogóle nową dużą podstawkę, bo tam będzie się na pewno regularnie wydobywał, wiecie, z dołu substrat razem z wodą. No i słuchajcie, przechodzimy do fikusów. Fikusy to jedna z najpopularniejszych roślin, tak samo jak epipremnum przedwczorajsze. I ja tutaj miałem, słuchajcie, ze 3-4 doniczki, takie duże donice miałem tych fikusów sprężystolistnych. Mam również fikusa tego lirolistnego jednego, mam Benjamina z Ikei z takimi biało-zielonymi listkami. On stoi na dworze, na dole w restauracji, w ogrodzie zimowym. I świetnie sobie radzi. I ostatnio, słuchajcie, nie dostawał za 2 miesiące wody i wszystko jest w porządku. Nawet mu liście żadne nie opadły. Tutaj te moje wielkie fikusy, które miałem po prostu, no, pozabijałem, przelałem i w krótkim czasie one, wiecie, zaczęły zrzucać liście. No i jak taka była doniczka z trzema roślinami i taki, wiecie, stał kikut i po na górze potem były 3 albo 4 liście, nie wyglądało to zbytnio dobrze. Skusiłem się właśnie latem na tego Shinsha Chevera, czy jak on tam ma, nie umiem tej nazwy wypowiedzieć, ani nie pamiętam nawet, jak on się nazywa, Shinavera, coś w tym stylu, Shinavera. I tutaj to wszystko, co tutaj widzicie, to już jest urośnięte u mnie. Zobaczcie, że on miał takie małe listki jeszcze właśnie przy zakupie, bardzo rozjaśnione i wybarwione. Potem tutaj taki karbowany się zrobił. No i tutaj zobaczcie, jest kolejny liść. Stoi na oknie. Słuchajcie, ale on też nie stoi bezpośrednio na parapecie, bo on wisi w tej tutaj osłonce. Zobaczcie, on jest całkowicie suchy. Również jest w przezroczystej doniczce i tutaj można zobaczyć, że korzenie mu fajnie urosły. Podlewam go w sumie trochę wodą, jak on już widzę, że on po prostu zaczyna troszeczkę tak klapać, zwieszać się, zwisywać, jak taki się robi, wiecie, zwis, i wtedy go podlewam, nie za dużo też wody, tak żeby akurat to wszystko lekko tak, wiecie, przesiąkło, ale żeby nie stało tutaj w tej wodzie i żeby ten substrat taki nie był mocno mokry, no bo teraz zimą, kiedy mamy te fikusy właśnie na parapetach, to często może być tak, że po podlaniu te fikusy mogą dostać, słuchajcie, mokrych nóg i mogą wam po prostu stracić liście. Te po prostu, to normalnie jest dramatyczne, mogą zgnić i będzie po roślinie. Dlatego jeżeli macie na przykład na parapetach,
to pod doniczki możecie na przykład jakiś kawałek styropianu albo jakiegoś tam, nie wiem, no, ocieplacza po prostu położyć, żeby te rośliny nie miały takiego direct kontaktu z zimnem. No bo wiadomo, mokre i zimne, no to jest taka sytuacja, jest trudna dla takiego właśnie ciepło kochającego fikusika. U mnie tutaj stoi ten właśnie w oknie zachodnim, no i widać, że ma wystarczająco dużo jasności i słońca, jeżeli to słońce świeci, bo liśćki mu się ślicznie mu się wybarwiają. W sumie to ja już nie chciałem więcej fikusów, ale ten kolor taki mnie tutaj bardzo zwabił i zwabiła mnie cena, bo kosztowało chyba 10 z czymś, czy 12, czy 13 z czymś. No i mówię sobie, tutaj będę po prostu trochę dla odmiany trzymał sobie jednego fikusa. Ważne jest właśnie, żeby w tych doniczkach nie dopuścić do przelania, żeby on nie stał w wodzie, bo naprawdę, słuchajcie, to dzieje się bardzo szybko i taka roślina od dołu zaczyna tracić liście. Tutaj zobaczcie, że tu jest wszystko w porządku. On może jakieś te listki stracił, ale to było może przy zakupie, krótko po. On miał tutaj w sumie taką z boku młodą sadzonkę, to znaczy taką odnogę tutaj z tego pienika. No ale tutaj nie wiem, czy to zamarło, czy coś. Takie tutaj jakby oko jeszcze, wiecie, wygląda, ale no dobra, niech będzie, co ma być, słuchajcie. Rośnie szybko, zobaczcie, w sumie przez te 4 miesiące może wypuścił aż tyle liści. To widocznie mu się podoba. Nawożę go takim słabym roszczynem nawozu BioBiz albo Farbio i jak tutaj, wiecie, podlewam również go, czy nawożę go czasami niekiedy omijam, żeby właśnie zapobiec temu, żeby nie dostał tych mokrych korzeni, teraz takich, wiecie, mokrych, zimnych, i sobie świetnie radzi. No okno, wiecie co, nawet w latem możecie takiego fikusa wystawić na dwór, oczywiście trzeba go troszeczkę jeszcze pierw przyzwyczaić do słońca, i normalnie fikusiki to one, wiecie, pięknie rosną w słońcu, cieszą się na słońce i naprawdę wtedy to jest eksplozja w ogóle wzrostu. Ja podlewam mojego fikusa oczywiście wodą przefiltrowaną, komuś się może wydawać, że ma dobrą wodę w kranie, bo tamto, ale czasami takie są związki chemiczne, tu, wiecie, dodawane do wody, żeby ją uzdatnić, które naszym roślinom po prostu nie pasują, dlatego ja podlewam wszystko tutaj prawie wodą przefiltrowaną i jak na razie nic nie dzieje. Ostatnio mierzyłem moje pH jest ciągle w normie, mierzyłem również tą wartość EC i ona jest przy 1000, czyli jest wszystko w porządku. Jestem ciekawy właśnie, jakie są Wasze przeżycia i doznania z fikusami. Fikusy w sumie, to jak mówiłem, mam jednego Benjamina, chyba, czy jak ona się nazywa, długolistnego, takiego ciemnego. On stoi na korytarzu. Potem jest właśnie ten kolorowy. Jest ten. I tutaj mamy tego oto zaniedbanego troszeczkę fikusa villosa. Ja będę go chciał niedługo przesadzić, ja będę miał więcej czasu, wiecie, może coś będzie w tym adwentowym ABC i jakaś, wiecie, no nie wiem co, P jak przesadzanie, S jak substrat, D już było. Rośnie na razie bardzo fajnie, palik ma oczywiście za mały, on stoi tutaj w tej małej szklarni, ma wilgotno. No ja chciałbym go w sumie, wiecie, jakoś tak fajnie zawinąć i dać mu nowy pieniek, żeby on się sam do tego pienika przyczepił, bo on, mimo wszystko, to on się tutaj jeszcze w ogóle nie przyczepił. Albo go najlepiej, żeby go, wiecie, żeby go rozmnożyć, żeby było tych fikusków troszeczkę mniej. Nie widziałem w sumie przed tym, zanim go kupiłem, tego fikusa. Nie spotkałem się nigdy, ale właśnie teraz na tych takich niektórych sklepach online, na przykład Farnwerk, czy Orchid Shop, czy co tam jeszcze jest, Harmony Plants, właśnie teraz są dostępne te rośliny. No, bardzo fajnie wygląda, wiecie, te liście ma takie naprawdę, ma super.
Zobaczcie, takie włochate listowie. No i też go podlewam, wiecie, jak mi się przypomni w sumie. To mu korzenie, patrzcie, już powychodziły. Może znajdę jakiś fajny pieniek i go po prostu, wiecie, jakoś go głębiej go wsadzę, bo ja nie chciałbym na jakąś deskę, żeby tutaj, wiecie, deska, bo jak nawet tutaj zacznę, słuchajcie, od dołu, on taki tu jest lekko zakręcony. Jakbym jakiś fajny, może, wiecie, pieniek taki znalazł i może go do tego pienka przyczepić i może zasadzić dotąd jeszcze, wiecie, do tej doniczki, żeby ten tutaj pusty pęd, żeby on po prostu był też schowany w tej doniczce, w tym substracie. I wtedy może też będzie taki bardziej stabilniejszy, wiecie, no... Korzenie ma słabe w sumie. Korzenie ma słabe, bo tutaj czuję, jak ciągnę, że to jest słabo. No ale sobie rośnie, on też nie kosztował dużo, ale fajna roślinka. W sumie to miałem całkiem inny z nią plan, bo miał tutaj właśnie iść po desce w tej witrynie, ale zrezygnowałem i pomyślałem sobie, że dam po prostu jakiś fajny patyk, tylko muszę coś fajnego znaleźć, takiego, żeby on się mógł fajnie, wiecie, pod wpływem wilgoci, żeby mógł wytworzyć korzenie i się do niego po prostu przyczepić. Fikusy, bardzo fajne, wdzięczne rośliny, naprawdę. Podlewamy je oszczędnie, nawozimy je również oszczędnie. Ja miałem tutaj te właśnie kiedyś i powiem wam, że jak ja miałem jednego takiego właśnie, tylko taki jeden pęd i on tak fajnie rósł aż do momentu, aż go nie przelałem, wiecie, bo to było taki też moment, był jesienny. No i ja po prostu nalałem mu za dużo wody i obserwowałem tylko, jak te liście zaczynają się robić, wiecie, żółte, i mu opadają. I to cak, cak i było po roślinie. Ten tutaj, wiecie... Katafel mu się zrobił brązowy. Kolejny pierwszy liść padł i... Następne była taka sama historia. Dużo słońca, dużo ciepła, mało wody. Trochę nawozu, fajna, wiecie, doniczka i radzi sobie naprawdę fikus znakomicie. A ten mój drugi fikus Lirata, on stoi tam w papugowym pokoju i on jest w lechuzie. Ja kupiłem to chyba w Aldiku za 9 z czymś, albo no naprawdę tanio. I słuchajcie, on tutaj stał sobie cały czas i postanowiłem, że ja muszę po prostu go jakoś w jakiś sposób, słuchajcie, hodować. I zasadziłem do lechuzy z całą doniczką, ze wszystkim i powiem wam, że przez kilka miesięcy naprawdę on nie dostaje wody, ale on mimo wszystko wypuszcza młode liście i on rośnie. I on naprawdę rośnie. Polecam. W sumie problemem może być to, kiedy na przykład kupicie takiego dużego fikusa, postawicie go w domu i on zacznie wam zrzucać liścia. To jest związane właśnie z tym, że fikusy nie lubią przestawiania. Jeżeli, no i tak się może, wiecie, zdarzyć, że po prostu roślinka wam zacznie gubić liście, będziecie mieli problem, ale jeżeli postawicie, wiecie, w docelowe miejsce i go zostawicie w spokoju, bo naprawdę nawet takie obracanie, przekręcanie takiej dużej rośliny ma już na niego zły wpływ, to będzie wam rósł. Będzie rósł jak szalony. Dziękuję wam serdecznie za odwiedziny. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście zostawcie komentarz, co myślicie. Ja się z wami żegnam. Słuchajcie, w mojej pracy zaczyna się coraz bardziej wszystko kumulować i mam coraz więcej pracy i naprawdę mam nadzieję, że uda mi się w dalszym ciągu te filmy nagrywać regularnie, codziennie, według alfabetu. Trzymajcie kciuki, zdrówka i pa, pa.